Hello, tutaj TLolak55, a to jest Portal 2. Cóż, dzisiaj miał być kolejny odcinek z Let's Playa, ale niestety Portal ma dość dużego buga, czyli błędy z polonizacją, z ogólnie polską wersją są problemy. Ogólnie dziwnie działa dzisiaj. W sumie nie dzisiaj, już wczoraj podobnie było. Po prostu niby wszystko główne menu jest po polsku, ale jednak dialogi są po angielsku. Zapewne większość z was, lub przynajmniej część nie rozumie aż tak dobrze angielskiego, żeby zrozumieć wszystko. Więc zamiast Let's Playa zagramy sobie jakieś poziomy testowe społeczności. Dzisiaj miał być Portal 2 i będzie Portal 2. Niestety nie będzie Let's Playa. Ale no cóż. Przy okazji to jest mój jakby wielki powrót. Przez dłuższy czas nie robiłem filmików. Byłem trochę zajęty, że tak ujmę. Nie pytajcie dlaczego. No cóż. Więc ściągnąłem sobie dwie części. The Singed for Danger. Ogólnie to ma z 8 części. Ale ściągnąłem dwie, bo chyba zmieszczą się tylko dwie części na materiale. Około 20-minutowym. Albo nawet i tylko jeden, zależy. Dobra, no to co, gramy. No cóż. O co chodzi z tymi ogólnie testami społeczności? Komorami testowymi społeczności? One są... To są po prostu wymyślone przez różnych ludzi. Initiating surprise in 3, 2, 1. I made it all up. Surprise. Jesteśmy w tym miejscu, co tam. Oh, come on. If it makes you feel any better, they abandoned you at birth. Czekajcie, dziwne, nawet teraz zapisów nie mam. Tylko dialogi, okej. Testy komory społeczności, okej. Ej, wait. Przecież to jest... Wait! Oto come on. Ej, ogarnijcie to ludzie. Ale dobra. Zobaczymy. Bo niekoniecznie to będzie... może się tam, że to jest podstawowy poziom z tego. Ale niekoniecznie to jest. Zobaczymy. Dobra, znamy ten poziom. Bardzo dobrze. Pamiętam go dość dobrze. Ale dobra. Zobaczymy. Nie będzie jakaś niespodzianka. Chodzi dziwne, chyba że jakiś bóg znowu wyniknął. Okej. Dobra. Było tak. Okej, wyszło. Ścianę. Oh. What the? Oh, ja mówiłem. Leżę sobie kostkę, jakby co? Mówiłem. No, może się wydawać, że. Adventure. Go on the. I suit the power. Aha, czyli. Przygoda. Idź dalej, wyłączyłem prąd, coś w tym stylu. Oh fuck. Dobra. Faska. Taka jakby poboczna misja. O, to chyba tutaj ono, czy ktoś. Adventure. Let's do it! Rick's Test Adventure Chambers. Zobaczymy. Ale szybko się otwierają te drzwi. Adventure? No, Adventure. Czyżby F5 miało tutaj kliknąć? Okej. Zobaczmy, w prawo czy w lewo? Lewo.
Rick, Cornelist. Serving for facts. Dobra, tutaj nic. Nic takiego nie ma. Dobra, idźmy w stronę Adventure, w stronę przygody. Świetnie to wygląda. Adventure Jumper 1 by point. What? What the fuck? Adventure Chamber 1 z 5. Okej. O kurde, to było takie długie. Wow, fuck. Dobra, ale plus. Następna komora testowa. Więc część pierwsza to w ogóle testy nie są. No prawie to. Połowę testy zrobiłem z podstawki. Okej. Okej. Genialne. Wow. Czemu mamy dwie kostki? Jedna jest tu, jedna tam. Tu nie mogę postawić portala, ale mogę tu postawić, pójść po tą. Okej, okay, no to chodźmy. Coś mi lekko laguje. O, fuck. Gdzie? O. Okej. Chyba sobie jeszcze trochę tutaj przyciszę. Okej. Dobra, jak już mam to. Jeszcze druga kostka by się nam przydała. Jak do niej dojść? Aha, dobra. To jest proste jeszcze. O, dobra, wiem o co chodzi. To się dziwnie mi się ustawia to. Ha, widziałem. Tutaj są podobne praktyki jak w tamtym teście. Okej, okay, tyle? Naprawdę? Mam nadzieję, że to nie jest koniec. Oh, hey, how you pretty lady? Name's Rick. So you have yourself a little adventure? I don't want to scare you, but I'm an adventure sphere, designed for danger. Tell you what, you go ahead and do things your way. I'll do what I can to cover you. Mówił coś w stylu, że... że to ty dostałeś się do... Czemu coś w stylu, kurde. Że to są... że to jest wszystko niebezpieczne. Będę za tobą podążał. Coś w stylu. Dokładnie nie słuchałem. A mój angielski nie jest jakiś super. No, really? Okej. Okay. Zaraz powrócimy... do następnych partów, bo się okazuje, że są krótsze niż myślałem. Dobra, zaraz się zobaczymy w parcie trzecim. Okej, okay. Jest to part trzeci z 8 dokładnie. Mam nadzieję, że aż tak szybkich nie będzie. Ciekawe, czy uda mi się dość szybko przejść, żeby wszystkie przejść dla was. Okej, okay. Co my tu mamy? Coś tam. Poniszczało to trochę. Tutaj nie mogę wskoczyć. Tu jest pełno wody. Uuu, wpadnę. Dobrze się trzyma. W każdym razie, po tym co widzę, to będzie trzeba małe skoki robić i użyć pełn. Jakoś tutaj musi to być. Uhuhu, jakiś
się lagi. O, spokojnie, spokojnie. Już. O, fuck. Trochę przeskoczymy. Trochę niżej nam. Ciach. O, fuck. Chyba muszę dużo niżej dać. Poza tym muszę zrobić jeszcze powietrzu tu portal i tam portal. Dobra. Musimy się jakoś na tej wysokości. Trochę niżej damy. No kurde, co jest? Teraz idę sk... Jezus. Masakra. Metodą prób i błędów. Kurde. O, co jest? Wait. Okej. No, jeszcze spadł. Come on. Uda mi się. Dawaj, Kamil. A! Dawaj, Rolak. Uda ci się. Czy tam skakiwać, po prostu wejdę? O, właśnie tak też. O, trafię! Yes! Nice! Wahoo! What the... Okej. Okay. Nice. To on tam był. Where is my cube? Hey, fuck. Oops. Jest jeden problem. Jak ja mam go złapać, skoro on tutaj? Aha, już wiem. Mam plan doskonały. Będzie proste. Leci. Popatrz, jeszcze do mnie podleciał. Ha! Ja inaczej to chciałem zrobić, żeby po prostu leciał do góry albo na tą ścianę i wtedy jak spadnie, to tutaj go sobie wezmę. On prosto do mnie wyleciał. Poleciał. Ha! Genialne. Okej, okay, to sprawiło takie coś. Oj, mogę od razu tutaj wskoczyć. Yeah. Jeszcze powiedz, czy muszę tu zrobić portale. Super. Fucking shit. What the... Genialnie. Yep. You're doing great! Dzięki. Haha. Świetnie. To było genialne, powiem szczerze. Behind Rick Adventures Mysterious Petan. Tajemniczy przycisk. Oh, fuck. I'll tell you, it's times like this I wish I had a waist so I could wear all my black belts. Yeah, you know, I'm a black belt. Pretty much everything. Karate, larate, jiu-jitsu, kick-punching, belt-making, taekwondo. Bedroom. Dobra, nic nie rozumiem. Jakby były napisy, to może zrozumiałem, ale z głosu ciężko mi coś zrozumieć. Adventure Chamber. Trzeci z pięciu. Niezłe było. Następna komora testowa. Poproszę. Czekaj. Te lasery mogą tylko o jednym świadczyć. Turec! Oh, hello, Angel! No, siemka. Niezbyt fajnie. Że też są, ale zrobimy taki byk.
You hear that? Just exploded. Man, we are in a lot of danger. It's like Christmas. No, it's better than Christmas. This should be its own holiday. Explosion Day. Coś się tak mówi. Dobra. Teraz boję się wysłuchać, co on mówi. Mój angielski nie jest jeszcze na takim wysokim poziomie. Ups, nie o to mi chodziło. Dobra, włączymy sobie to. Śmiesznie, fajnie. A co to mi dodało? Co mi to dało? Skoro nie mogę na górę teraz iść. Wait. Skoro to musi zostać tak, jak teraz jest, to nie mogę używać portali. Jak ja niby to mam zrobić, skoro muszę mieć ustawiony most? Chciałbym tu ustawić most, o tak. Ale on nie działa, kiedy kurczę wyłączę. Kiedy to detektywuję. Chyba, że jakiś bóg. Dajcie mi pomyśleć. Nie jesteśmy tutaj Shell, a takim śmiesznym ludzikiem. Tak on wygląda. Dziwnie chodzi. Okej. Okay. Wróćmy do poziomu. Obojętnie jaki portal przedstawię, to i tak ten laser zniknie, da się most. No to jest chyba mapa kooperacyjna, a nie... What the fuck? Jak ja mam to zrobić? To nie ma sensu w ogóle. To nie ma rozwiązania w ogóle. Jak ja mam to niby zrobić, skoro to musi być aktywowane? Co w tym momencie mam zrobić? Albo tutaj wynikł punkt z tego, że to powinno być raz aktywowane, albo kurczę, nie wiem. Tego nie da się normalnie przejść. Ej. Ty zielony korze, rdzeniu głupi, powiedz mi, co ja mam zrobić. Przecież to nie ma sensu. Nie, żebym się już poddawał, ale z technicznego... ze strony technicznej to wygląda niewykonalnie. W ogóle nie da się. Jak ja mam to. Przecież portale muszę zostawić tym tak jak teraz. Ale muszę jednocześnie. Jednocześnie bym musiał być tutaj most. W tym otóż miejscu. Żebym mógł. Chciałbym o coś takiego zrobić, w tym przejść przez ten most tutaj. Tego się nie da zrobić, bo. Czekajcie, co tam jest. Się tam na górę. Tam pewnie jest ten kryształowy cube. Ten taki przechwytujący ten laser.
Mam. No tak. No tak. Przecież nie potrzebuję do tego razem. Taki... To trochę mnie zmyliło. Ale da się to inaczej zrobić. Między innymi tak. Właśnie. Trochę pomyślałem. To już było coś trudniejszego. Strasznie to zmyliło mnie. Ej, oh shit. Jak mam to zrobić? Turety teraz są. Turety mnie zabiją. Powiem szczerze, że dałoby się tam skoczyć nawet bez... bez tego mostu. Jak wejdę? Ej, turety! Ci na nie strzelają. Jak podejdę, to na pewno... O, właśnie. Mają ograniczony zasięg, dziwne. Nie da się ich spalić. Muszę to inaczej zrobić. Jest. Goodbye. Spal się. Aha. Spadać mi stąd. You mess with the wrong woman. Same wpadają na ten laser. Okej. No ale kostkę mi przesnął. W każdym razie. Tutaj teraz potrzebuję kostkę. Śmiechową. Okej. To jest prostsze niż myślałem. Kurde, jak mogę nie trafić. Ciach, nie. No. Pięknie. Happy explosion day, gorgeous. Miły. szczęśliwy dzień eksplozji. Dokładnie tak to powiedział. Rick Adventure in Depth. Rick's Adventure Planning Room. What is he? Daddy Arcada, Jealous and Adventurous Testing in. Dobra. Rick Room. Adventure Chamber. 4 z 5. 4 of 5. Patrzcie, jak to jest zbugowane. Okej. Ciach. Następna komora testowa. Beach, please. Najciekawsze było to, że... tak wyszliśmy sobie z poziomu Glanes. Dobra. Po prostu tak, nagle... O, coś się stało. Otworzyły się nowe lata. Okej.